Chryste. Od czego by tu zacząć? Ciężko w to uwierzyć, ale z dzisiejszej perspektywy rok 2021, a nawet 2020 były naprawdę spoko. No nic, miejmy to za sobą. W otwarciu oczu 1 stycznia i uldze, że obudziliśmy się we własnym łóżku oraz, że mamy wszystkie palce, okazało się, że jest to ostatnia ulga, na jaką możemy liczyć w tym roku. W życie wszedł właśnie Polski Ład, rewolucyjna zmiana upraszczająca system podatkowy. W skrócie, uproszczenie systemu polegało na tym, że ulga nam przysługiwała, ale gdy przekroczyliśmy dany próg, to musieliśmy oddać różnicę w kolejnym roku. Ale niekoniecznie, bo gdy go nie przekroczyliśmy, to ulga nam nadal przysługiwała, chyba że złożyliśmy odpowiedni wniosek o jej nieuwzględnienie. To wtedy z niej nie mogliśmy skorzystać i wtedy, gdy przekroczyliśmy próg, to dostawaliśmy zwrot, bo ulga nas jednak obowiązywała i w konsekwencji wszyscy płaciliśmy więcej. Polskiego Ładu, kto będzie beneficjentem, a kto będzie stratny na tym nowym systemie? Wydaje mi się, że tutaj beneficjentów to za wielu nie będzie, bo... 18 milionów. To propaganda rządowa. Będziemy w czerwcu mieli 8% inflacji, to nie, mogę wejść tu pod stół i zaszczekać. O 8% inflacji już mamy do czynienia z bardzo dużym niepokojem. Podwyżki cen energii, większe koszty przedsiębiorców spowodowane Polskim Ładem oraz mająca od listopada nie rosnąć inflacja, która nie urosła do 9%, od razu wpłynęły na wzrost cen. A odpowiedzialny za wszystko był klasycznie Donald Tusk. Więc w wiadomościach przez 7 dni z rzędu obciążano go odpowiedzialnością za podwyżki. Wprowadzono więc szereg interwencyjnych działań. Orlen sprzedał Lotos Węgrom. Rząd obniżył VAT i zdelegalizował sklepy ze wszystkim po 5 zł. O odpowiednie obniżenie cen produktów o 5 zł. Oraz zatrudniono błazna, który swoimi cyklicznymi występami przez cały rok zapawiał społeczeństwo. Styczeń był dość zimny. Ogrzewanie znacznie podrożało, ale na szczęście mogliśmy korzystać z nowych, alternatywnych źródeł ciepła. Szczególny gorąc bił z serc i kroczy członków organizacji, o której sąd zakazał mówienia, że to opłaceni przez Kreml fundamentaliści Ordo Iuris, stojący na straży polskiego modelu chrześcijańskiej rodziny, w którym stanie na straży polega głównie na staniu członków i różnych pozycjach koleżanek z pracy, które są żonami kolegów, co w chrześcijańskiej fundacji jest dozwolone, jednak tylko jeśli wcześniej było się świadkami na ich ślubie i przysięgało się zwalczać LGBT, dopóki nic was nie rozłączy. W równoległym do naszego świecie celebrytów wszystko wydawało się być stabilne. Kubicką i Barona przyłapano na kolacji z Lisowską i jej partnerem, który był byłym narzeczonym Opozy, żony byłego chłopaka Wieniawy, byłej dziewczyny aktualnego partnera Kubickiej, a Ania Lwandowska radziła, by zrobić lewatywę z czosnku, ale później uspokajała, że była to rada skierowana tylko do właścicieli Bayernu Monachium. Fajnie robić coś z wielkiej pasji, z totalnym zaangażowaniem, z wiarą w to, że robi się coś super, jeszcze pomagasz innym. Cała Polska wstrzymała oddech, kiedy Piotr M., znany jako Mada, albo syn najbardziej przypałowego starego w kraju, został zatrzymany przez policję. Podczas rutynowej kontroli w Warszawie miał przy sobie marihuanę. Przy macie znaleziono 1,5 grama, czyli ilość porównywalną do tej, jaką Snoop Dogg posypuje rano kanapkę z pomidorem. W międzyczasie powiązany od lat z TVP i od lat odwiązany od rozumu Marcin Najman wywołał skandal, powołując na bossa federacji MMA VIP gangstera Słowika. Sponsorzy i miasto się wycofały, a podczas głównie oglądanej przez rodzinę Gali Najman wygrał walkę z 61-letnim miśkiem z Nadarzyna, który jak się potem przyznał, pomylił drogę do Żabki i znalazł się na ringu przypadkowo i nie pochwala tego całego Słowika. 31 stycznia trenerem reprezentacji został Czesław Michniewicz, wcześniejszy trener Legii Warszawa, aktor grający w słynnym serialu Family Guy. I jak się wkrótce miał okazać, człowiek dzwoniący do fryzjera częściej niż fotowoltaika z nową ofertą. Chciałem zapytać, jak to jest prowadzić drużynę w sprzedanym meczu, jak to jest uczestniczyć w takim procederze korupcyjnym i czy nie wiem, czy te doświadczenia w jakiś sposób może się przydadzą panu w kadrze. Luty. 1 lutego w życie weszły przepisy uszczelniające ustawę o zakazie handlu w niedzielę i wyeliminowano furtkę na placówkę pocztową. Więc w kolejne niedziele nie tylko nie wiedzieliśmy, czy sklepy są otwarte, ale również, czy nasz osiedlowy sklep, w którym robiliśmy zakupy od lat, nie stał się przypadkiem czytelnią, czy też dworcem. Prosząc o wyjaśnienie, dlaczego z jego pobliskiej Żabki odjeżdżają pociągi, Antoni Macierewicz spotkał się z bezpardonowym atakiem premiera. Dystopijne obrazki z Igrzysk Olimpijskich w Chinach pokazywały nam, co by było, gdyby igrzyska odbywały się w Łodzi i były najsmutniejszym podsumowaniem stanu naszej cywilizacji od czasu, kiedy w klanie myto ręce powietrzem.
Puste trybuny i bojkot sportowców odbierały ochotę na oglądanie zmagań olimpijskich wszystkim, oprócz Andrzeja Dudy, który jako jedyny demokratycznie wybrany przywódca z Unii pojechał pooglądać sobie sporcik do Pekinu. Na początku lutego w mediach zaczęły pojawiać się niepokojące informacje o rozmieszczaniu przez Rosję wojsk przy granicy z Ukrainą. A niektóre kraje zaczęły zlecać swoim obywatelom jej opuszczenie. Jednak eksperci w telewizji uspokajali. Nie róbmy histerii, żadnej wojny nie będzie. Władimir Putin ma młodą kobietę i ma małe dziecko i ja nie wierzę, żeby on zaryzykował. W ramach reakcji na wzrost cen energii politycy PiS zrobili to, co umieją najlepiej. Wydali kilkanaście milionów złotych na wymyślone przez ministerstwo Jacka Sasina propagandowe billboardy, które zrzucały całą winę na Unię Europejską. Coraz więcej wojsk gromadziło się na granicy Ukrainy. Służby wywiadowcze i agencje informowały, że w ciągu kilku dni może dojść do zmasowanego rosyjskiego ataku, jednak eksperci nadal uspokajali. Przecież każdy myśląc sobie, że nie uderzy. Gdyby chciał uderzyć, to przecież by nie wysłał tych wojsk na dwa miesiące wcześniej. Skoro to robi jawnie, to na pewno nie chce uderzyć. Jeszcze raz, nie będzie wielkiej wojny. Pewnie nie dojdą do Kijowa. Polityką się interesuje de facto dziecka i dużo czytam na ten temat. W 2022, zgodnie z zapowiedzią walk z patogalami, patogale zeszły do podziemia sponsorowanego przez największe marki, zgarniając miliony złotych. Nieważne, że jestem upośledzony, ważne, że wam się to podoba. W Prime MMA doszło do największego zwycięstwa polskiej lewicy od zwycięskiego pojedynku Leszka Millera z powierzchnią ziemi w 2003. Ważący 13 kilo, z czego połowa to odłożony w kościach mefedron Jaś Kapela, sklepał potomka husarii i znanego rekonstruktora pijącego wyłącznie krew swoich wrogów, ale tylko wtedy, kiedy nie widzi mama Ziemowita Kossakowskiego, który tym razem swoją twarzą wiernie zrekonstruował bitwę pod Chocimiem z perspektywy tureckiej. Według zdjęć satelitarnych i przecieków z rosyjskiej armii, wojska rosyjskie były gotowe zaatakować Ukrainę w każdej chwili. Jednak internetowi eksperci wciąż uspokajali. Wojna na Ukrainie. Proszę. Żadnej wojny, żeby nie było na Ukrainie, nie będzie. Nie będzie. To była ściema dla frajerów. Wymyślili sobie wojnę na Ukrainie. Banda tłumoków. Jaka wojna na Ukrainie? Przecież jak wiadomo, jak Ruscy prężą muskuły, to wiadomo, że nic z tego nie będzie. To jest geopolityka, dzieci. 24 lutego obudziliśmy się w innym świecie. Rosja przepuściła zmasowany atak rakietowy i wtargnęła na terytorium Ukrainy z kilku stron. Z kraju rozpoczęła się natychmiastowa ewakuacja kobiet i dzieci, a mężczyźni w każdym wieku ustawili się w kolejce po broń. Kraj pogrążył się w chaosie, penetrowali go rozlokowani wcześniej dywersanci, toczyły się ciężkie walki, a my codziennie rano z niepokojem sprawdzaliśmy informacje, czy Kijów nadal się utrzymuje, czy może już sąsiadujemy z Rosją. Marzec. Ciężko było ogarnąć skalę zniszczeń, śmierci i cierpienia wylewającego się z naszych ekranów. Tyle razy powtarzaliśmy nigdy więcej, a działo się dokładnie to samo i pierwszy raz widzieliśmy w takiej sytuacji ludzi dokładnie takich jak my. Znów instynktownie zjednoczyliśmy się i rzuciliśmy do pomocy. Oddolne inicjatywy na granicy, na dworcach i miastach zaopiekowały się milionami uchodźców. Spontanicznie ulokowaliśmy Ukraińców w swoich domach, rozwoziliśmy żywność i organizowaliśmy zbiórki wszystkiego, robiąc to na własną rękę przez pierwsze dni i mając wsparcie od jak zwykle oszołomionych polityków i urzędników, którzy woleli się w tym czasie wzajemnie oskarżać i wyzywać od ruskich o moc. Cały czas towarzyszył nam strach i ogromny niepokój. Znów zabrakło papieru toaletowego, a panika wywołała wielkie kolejki na stacjach benzynowych. TVP uspokajała społeczeństwo, dając paski o ataku jądrowym Putina, przebierając swoich dziennikarzy za Rambo i łącząc każdy news z Donaldem Tuskiem. Pocierał ręce dokładnie tak samo jak Władimir Putin. Idolem z dnia na dzień stał się Wołodymyr Załański, komik i słodziak podkładający głos pod misia Paddingtona, który dał nadzieję wszystkim sympatycznym mężczyznom z 1,70 m wzrostu na to, że mimo tego, że w przeszłości grałeś w kabarecie penisem na pianinie i nosiłeś szpilki, to nadal możesz zostać niezłym skurwielem. Załański został w Kijowie i wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami nagrywał codzienne przemówienia motywujące Ukraińców i Zachód do wspierania walki z Rosjanami, pisane jak na lepsze speech'e z amerykańskich filmów katastroficznych. Звільніть наші землі. Не хочете, аби ваші матері плакали. Звільніть наші землі. Ось такі прості і зрозумілі наші умови. Oraz stał się drugą najlepiej wyglądającą w oliwkowym kolorze osobą, zaraz po mistrzu Jodzie. Zobaczyliśmy, co znaczy wojna w czasie TikToka, gdzie po scrollu z próbującymi się zabić na najdroższy sposób influencerami... Nick, który nałoży sobie na głowę, chłopaki mi przycisną, albo przycisnę hantelkami na samym dole na dnie basenu. Stawaliśmy sceny z frontu i tańczących do aktualnie trendujących piosenek żołnierzy. Here's my
Ukraińcy szybko zrozumieli, że wojnę wygrywa się również w internecie i nawet Ministerstwo Obrony, wspierane przez setki tysięcy osób z całego świata, zaczęło się komunikować śmiesznymi obrazkami. Minięcie pierwszego szoku sprawiło, że mogliśmy wrócić do naszej wewnętrznej walki, która w marcu trwała głównie na froncie ustalenia, czy się mówi w Ukrainie, czy na Ukrainie. Mówi się na Ukrainie, tak. Panie pośle, przepraszam, ja dokończę. Jedna i druga forma jest prawidłowa, panie pośle, chcę pana o tym poinformować, powinien pan o tym wiedzieć. Nie słyszę, co pani mówi. Kto jest ruską onucą, a kto nie? Oraz czy Andrzej Duda powiedział kutak? Friend in need is a friend indeed. Need is a friend indeed. Is a friend indeed. In Dick i o tym jest dzisiejszy odcinek. Wojna spowodowała wysyp nowych geopolitycznych influencerów. Wystarczyło obejrzeć Szeregowca Ryana, przeczytać słownik wyrazów obcych, dostać się z łóżeczka pod nieobecność rodziców lub oglądać analizy Jacka Gmocha i mieć kurtkę z fotela swojej mamy, by stać się z dnia na dzień szanowanym ekspertem. I drugorzędne było, że głoszone tezy w większości przypadków miały sprawdzalność geopolitycznych myśli chomika. Mam nadzieję, że to jest jasne. No, średnio, ale i ktoś może zrozumiał. Czekając na jaskółkę zwiastującą jakąkolwiek dobrą nowinę, dostaliśmy niestety jastrzębia. Stoję jako jastrząb na czele jastrzębi. A 24 marca, ku zaskoczeniu wszystkich, że jeszcze jakieś obowiązywały, zniesiono po dwóch latach covidowe obostrzenia i Polacy rzucili się do kin, by w końcu zjeść naczosy podczas filmu. Podczas tegorocznych Oscarów Akademia Filmowa nie pozwoliła na połączenie się z Wołodymirem Załęskim, jednak pięknym gestem było odegranie przez Willa Smitha i Chrisa Rocka symbolicznej sceny, w której prezydent Ukrainy spotyka w końcu Putina. Pod koniec marca z lekkim niepokojem patrzyliśmy w niebo, sprawdzając, czy to na pewno pierwsze przebłyski słońca, czy jednak naprawdę rozpoczął się atak nuklearny. Sytuacja była wciąż ogromnie napięta, a Korea Północna przy teście głowic jądrowych wypuściła wideo wyglądające jak połączenie Gangnam Style, reklamy zegarków i świata według kiepskich. Takie powiedzenie w Polsce, brzydkie zresztą, nie strasz, nie strasz. Kwiecień. W kwietniu Kijów stał się najbardziej popularną destynacją wycieczek polityków, a na linii Paryż-Moskwa zawiązano stałe łącze. Emmanuel Macron wpadł na pomysł wykorzystania informacji francuskiego wywiadu o tym, że Putin nie ma podzielności uwagi i starał się do niego dzwonić kilka razy dziennie, by ten nie mógł skupić się na działaniach wojennych. Zaproszony do Moskwy spotkał się z Putinem przy stole, który absolutnie nie miał rekompensować jego małego penisa. Wojna stała się dla nas czymś koszmarnie namacalnym, ale wybuchające nawet 15 km od polskiej granicy rosyjskie pociski były i tak mniej irytujące niż atakujące nas z każdej strony dźwięki reklamy Shopee, pi, 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 pi. Reklama Shopee, pi, 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 była jak złośliwy rak, przerzucający się na nasze kolejne organy za każdym razem, kiedy myśleliśmy, że będzie lepiej. Wyglądające jakby powstały w wyobraźni Filipa Heisera obrazy pokazywały wygenerowaną przez sztuczną inteligencję po wprowadzeniu słów Małgorzata Rozenek, Miasteczko Wilanów i Ropomocz rodzinę zombie-psychopatów, którzy wykonując kompulsywne ruchy rozmnażają się przez smartfony i przychodzą, by zniszczyć wszystko, co kochasz. W ramach polskiej gościnności i w geście solidarności z przebywającymi w Polsce uchodźcami, szef MSWiA, Mariusz Kamiński, zarządził, by 10 kwietnia rano w całej Polsce zawyły syreny alarmowe. Gest został wspaniale odebrany przez ukraińskich przybyszów, co było widać po łzach w ich oczach, kiedy spoglądali w niebo. A mający dosyć patologii Antek Królikowski w ramach ratowania świata założył własną federację MMA, w której w walce wieczoru walczyć miał sobowtór Władimira Putina i Wołodymyra Załęskiego. Walka miała nakłonić ich do dialogu, jednak ostatecznym efektem był dialog Antka Królikowskiego z sobowtórem jego psychiatry. Nadzwyczajne czasy wymagały nadzwyczajnych decyzji. Wobec stanu zagrożenia kraju wojną, na progu wielkiego kryzysu gospodarczego, na wysokości zadania stanęła solidarna Polska, która na konferencji wyglądającej jak koncert najsmutniejszego boysbandu na świecie złożyła w Sejmie w tym momencie dla wszystkich bardzo istotny projekt zmian w kodeksie karnym, pozwalający wsadzania do więzienia na 3 lata za memy z papieżem. Na szczęście mogliśmy się nadal rozerwać, oglądając polski stand-up. Ja bym się na przykład nie odważył zagrać w scenie erotycznej z Dorotą Wellman. Chodzi mi o ten gwałt świni, tak. To był maj, pachniała zaskakiem. Maj.
Pierwszy raz od dawna nawet perspektywa wiosny nie napawała optymizmem. Trwająca wojna z benzyna po 7 zł, padająca od stycznia inflacja, która w maju urosła prawie do 14% i wakacje kredytowe jako jedyne wakacje, na które pojedziemy w tym roku. Na szczęście pojawiające się doniesienia o małpiej ospie uspokajały i mogliśmy mieć nadzieję, że to już naprawdę koniec i wszyscy szybko zginiemy. Piękny poranek na tarasie. Ach, przyjemnie. Z filiżanką gorącej, pysznej kawy. Rewelacja. Jest miło, jest przyjemnie, ale temat poważny przed nami. Małpia ospa. W końcu odkryliśmy, co znaczą te małe, śmieszne numerki przy produktach w sklepach i że to one mają wpływ na to, ile płacimy za zakupy. Co więcej, okazało się, że ktoś zmienia te numerki za każdym razem, gdy idziemy do sklepu i że są one połączone z numerkami, które mamy na koncie. Przed wami to są moje wszystkie zakupy, za które zapłaciłam 65 zł. Pocieszające jednak było to, że nasza wiedza była na poziomie prezesa NBP. Czasami są potrzebne wysokie stopy, czasami niskie. Jak rosną, to później maleją. Jak maleją, to później rosną. Kto mógł przewidzieć wybuch takiej wojny na taką skalę, zbrodniczego we wszystkim jakby racjonalnym przesłankom? Chociaż może tu jakaś racja jest, tylko chorego umysłu. Jest jak taki hamulec w pociągu, jak pociąg dojeżdża do drugiego albo do końca, to uderza i ten hamulec pozwala wytracić szybkość. Nadmierną. Kiedy wydawało się, że nic już nas nie może zaskoczyć, okazało się, że w tym roku czereśnie zamiast na kilogramy będziemy kupować na sztuki. Na tym większe uznanie zasługuje więc fakt, że w ramach polskiej gościnności, składającego kwiaty w dniu zwycięstwa na cmentarzu żołnierzy radzieckich, rosyjskiego ambasadora poczęstowano tak dużą porcją soku. Opierający swoją egzystencję dosłownie na dzieleniu wszystkich na dobrych i złych, papież Franciszek oznajmił, że w wypadku wojny nie ma dobrych i złych, że chce pojechać do Moskwy spotkać się z Putinem, ale że do Kijowa na razie się nie wybierze oraz że powodem agresji było szczekanie NATO pod drzwiami Rosji. Dokładnie tak samo jak szczekanie rodziców powoduje ataki księży na krocza ich dzieci. W ramach symbolicznego gestu Ukraina wygrała Eurowizję, a Polska, jak przystało na Polskę, została symbolicznie okradziona. Ukraińskie jury, w przeciwieństwie do głosu ukraińskiej publiczności, przyznało polskiemu wykonawcy, który wykonywał utwór opowiadający historię jego najbardziej obfitego orgazmu, 0 punktów. W ramach odwetu Polska wezwała ambasadora na dywanik i kazała mu wysłuchać piosenkę w całości oraz zapowiedziano, że w proces odbudowy Ukrainy zostanie zaangażowany osobiście Jacek Sasin. Ja taką wstępną rozmowę z ambasadorem też czy są już jakiś czas temu odbyłem, mówiąc mu o tej inicjatywie. Podczas 6 konferencji prasowych, które odbyły się równocześnie w Brukseli, Santiago, Szanghaju, Tokio, Tajpej i Waszyngtonie, astronomowie z zespołu badawczego Event Horizon Telescope pokazali pierwsze zdjęcie czarnej dziury. Dużym zaskoczeniem dla naukowców z Polski było, że zdjęcie to wygląda identycznie jak tomograf komputerowy mózgu Janusza Kowalskiego. Janusz Kowalski, człowiek, który ma minę jakby bez przerwy przypominał sobie o włączonym w domu żelazku, dla bezpieczeństwa zaczął chodzić w kasku pod gołym niebem. Kiedy świat żył procesem Johnny'ego Deppa, próbując zrozumieć, kto komu narobił w łóżko, my musieliśmy się zadowolić procesem naszej własnej piratki, która chwiejąc się siedziała za sterem swojego okrętu podczas wyimaginowanego sztormu. 16 maja oficjalnie zniesiono w Polsce stan pandemii, czyli dokładnie 200 tysięcy zgonów, odkąd Mateusz Morawiecki ogłosił, że nie należy bać się wirusa. Wszyscy, zwłaszcza seniorzy, nie obawiajmy się, idźmy na wybory. Czerwiec. Przeważnie w okresie wakacyjnym mogliśmy nieco odpocząć od Polski, opuszczając ten kraj chociaż na chwilę, lub przynajmniej rozkładając na plaży kawał materiału, w ten sposób, by zakryć Polskę z każdej strony i patrzeć z rozmarzeniem ku emigracji. Jednak w tym roku o odpoczynku nie było nawet mowy i bez przerwy dostawaliśmy w twarz złymi informacjami. Piotr Kraśko przez 5 lat nie płacił podatków, bo ktoś mu powiedział, że nie musi. Franek Starczewski jechał pijany rowerem o 3 nad ranem, bo nikt mu nie powiedział, że nie może. Andrzej Duda ułaskawił kobietę handlującą mefedronem, w sumie nie wiadomo dlaczego, a Klawia Jachira rozrzucała w Sejmie pieniądze, bo była to po prostu najdurniejsza rzecz, jaką mogła w danej chwili wymyślić. Do tego wszędzie atakowały nas kolejne reklamy. Shopee, pi, więc pozostało nam jedynie prosić Boga o litość, ale nie wiedzieć, czemu nasze wołania pozostawały niezrozumiałe. Darzyni męstwem i radością wiary. Ciebie prosimy. Ceny benzyny na świecie szalały, a odpowiedzialny za to Tusk pozostawał bezradny.
jednak przed tanią benzyną konsekwentnie bronił nas Orlen. I ceny paliw w Polsce od stycznia do czerwca wzrosły najbardziej w Unii, osiągając nawet 8 zł za litr. Dzięki czemu stać nas było na dalekie wakacyjne wyprawy. No to mogę się gdzieś wybrać. Chciałem jechać do Wałbrzycha, do Kłodzka, no akurat. I wszyscy byli zadowoleni. Pieniądze zostają w Polsce, a my jesteśmy bardziej zadowoleni. Ci, którym udało się dotrzeć nad morze, wracali rozczarowani. A największą atrakcją okazał się stojący na skrzynkach piwa Janusz Korwin-Mikke, który za piątaka recytował rosyjską propagandę i pozował do zdjęć przebrany za rosyjskiego misia. W połowie czerwca Polskę zszokowało wyznanie Rafała Trzaskowskiego, który przyznał się, że był dupiarzem. To chodziło o to, że dupiarz. To tak, ale nie Bawidamek. Kto mówi Bawidamek? A, bo dziękuję, że czyli ty byłeś dupiarzem. Oczywiście, że tak, a nie żadnym Bawidamkiem. Słowa wywołały zasłużone oburzenie. Polityk przeprosił później za ten wulgarny skrót myślowy i wyjaśnił, że był również cyckarzem, cipkarzem oraz trochę nawet kutaśkarzem. Troszkę jest zły policjant, ja jestem dobry policjant. Cała Polska z zapartym tchem śledziła zmagania Igi Świątek na Roland Garros i Janusza Palikota, który w ramach alkoholowego Ironmana postanowił przez cały rok odżywiać się tylko i wyłącznie wódką i krzyczeć za każdym razem, gdy ktoś go poprosił, żeby przestał, wyjebą go. Społeczny eksperyment zakończył się jednak porażką. Ilość wypitego przez Palikota alkoholu spowodowała, że jego marka zanotowała 5 milionów długu, a do proszącego kierowników o poratowanie Palikota regularnie wzywano Straż Miejską. Majka, Gaja, Artemida. Wszystkie te boginie spotykają się właśnie w tym jakże szlachetnym i podstawowym dla życia człowieka zapachu i smaku. Oglądaliśmy również długo wyczekiwany nowy sezon serialu Stranger Things, opowiadającego o starym zegarze, który nie je, nie pije, a chodzi i bije. Oraz o grupie nieudaczników dowodzonych przez dziewczynkę uzależnioną od kokainy, którzy przenoszą się w czasie, by za wszelką cenę powstrzymać swojego kolegę od osiągnięcia sukcesu w koszykówce i osadzić go w rosyjskim gułagu. Ale nie udaje im się, bo okazuje się, że druga dziewczynka jest uzależniona od słuchania powiedz. Ich troje. Wstań, powiedz, nie jestem sam i nigdy więcej już nikt nie powie sępie miłości. Nie kochasz, ja jestem panią mych snów, moich marzeń i lęków, moich straconych dni, moich łez wylanych. Lipiec. Ten rok był tak dziwny, że w tym roku lipiec, a nie grudzień, był prawdziwym miesiącem cudów. Najpierw polskim naukowcom udało się dokonać czegoś zupełnie odwrotnego niż pracującym od lat nad rozszczepieniem atomów naukowcom z Międzynarodowego Centrum CERN. I po formalnym połączeniu Orlenu i Lotosu udało im się połączyć i umieścić w bursztynowym ołtarzu krzyż z gdańskiej bazyliki oraz pobłogosławioną przez Jana Pawła II replikę tego krzyża z centrali PKN Orlen. Z połączonych krzyży powstał Kapitan Planeta, który miał osobiście nadzorować fuzję. Później poszukiwany za przekręt z respiratorami handlarz bronią odnalazł się, ale martwy w Albanii i błyskawicznie skremowany. A wyglądający jakby właśnie przespał się z Rafalalą Sebastian Fabiański w spowiedzi dotyczącej spotkania z Rafalalą i zerwania z Mafaszyn spontanicznie cytował Herberta. Gdy rozum zawodzi, bądź odważny, a gniew twój bezsilny, niech będzie jak morze. Ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bity. Dobra, sorry, przepraszam. Problemy nie dawały nam odpocząć i przychodziły niespodziewanie na każdym kroku. A tobie co się dzieje? Dojechani wszystkim, postanowiliśmy popełnić masowo samobójstwo, wjeżdżając na przejazdy kolejowe pod nadjeżdżające pociągi. Co nie było łatwe przez wprowadzone przez PKP wakacyjne losowe opóźnienia. W związku z wypadkami wprowadzono nowatorski w skali światowej system bezpieczeństwa przejeżdżania na rogatkach. Tarcia na przejazdach były jednak niczym w porównaniu z tarciami, do których dochodziło regularnie w diecezji białostockiej. Najpierw rzecznik białostockiej kurii i były prowadzący program Ziarno, ksiądz Andrzej Dębski, nagrywał zapoznanej w internecie kobiecie filmiki, przy których wizja seksu z własną mamą nie wydaje się niczym szczególnie obrzydliwym. Będę jeździł po tobie jak po szmacie. Będziesz biedna, będziesz poniżana, wykorzystywana.
A zobaczysz, co się będzie jeszcze czekało. Pomimo, że w lipcu było dość ciepło, to zaczynało wiać chłodem. Na szczęście dostaliśmy sporo praktycznych rad. Premier mówił, żebyśmy docieplali domy. Minister edukacji radził, żeby jeść mniej i taniej. Posłanka Gosiewska radziła, by kanapki z kawiorem jeść pod namiotem, a prezydent kazał zaciskać zęby i osobiście ruszył z akcją dokarmiania Polaków. Polacy się szybko zrehabilitowali i ruszyli ze spontaniczną akcją dokarmiania Jarosława Kaczyńskiego. Wszystkie problemy ogromnego wzrostu cen zostały jednak rozwiązane przez nowe wytyczne Lasów Państwowych pozwalające nam na zbieranie chrustu w lesie. Wszystko było źle. I nawet rozpad ekipy Freeza nie cieszył, jak cieszyłby nas kiedyś. Pozostał nam więc jedynie dobry uśmiech do złej gry, jak przystało na prawdziwych latynosów. Sierpień. Sierpień był naszą ostatnią szansą na wakacje. Mogliśmy wybrać się w spokojną trasę autem i gdzieś w cichym miejscu odpocząć od wszystkiego i z przyjemnością obserwować, jak Ukraińcy do pakietu All Inclusive wypoczywającym na zajętym Krymie Rosjanom dodali spadające rakiety. Lato było piękne i cudownie było obserwować Polskę o tej porze roku. Pola, góry, lasy, a szczególnie nasze piękne rzeki, w których wszystko było jak być powinno, więc Wody Polskie, w których, co nie ma żadnego znaczenia, wiceprezesem jest mąż minister klimatu i środowiska, przez 2 tygodnie nie reagowały na doniesienia o rzekomych nieprawidłowościach. Wszystko było w należytym porządku i nie trzeba było o tym informować okolicznych mieszkańców, ani mówić o tym w wiadomościach. Szczególnie, że znaleziono eksperta, którego eksperyment jednoznacznie wykazał, wątpliwa że sprawa, wszystko jest okej. Okay. Ręce miałem wczoraj w wodzie tak samo, nic nie mam poparzonych. Mogliśmy więc ze spokojem rozsiąść się na brzegu i rozkoszować się typowym dla tej pory roku widokiem i zapierającym dech w piersiach zapachem wyławianych z Odry 250 tysięcy kilogramów rybiego martwego mięsa. Natura o tej porze roku jest niesamowita. W wyniku śmierci 12 pielgrzymów, którzy zginęli w Chorwacji w wypadku polskiego autokaru należącego do firmy posługującej się jedynie zezwoleniem Świętego Krzysztofa na przewóz osób, Mateusz Morawiecki w ramach zakrojonej na szeroką skalę wielkiej kontroli wszystkich autokarów, filmowany przez TVP, na oczach milionów skontrolował akurat przejeżdżający zupełnie przypadkiem super nowoczesny autokar należący do państwowego przewoźnika. Sierpień przywitał nas rekordowymi suszami i niskimi poziomami rzek w całej Europie, które wyschły w wyniku rekordowych wyświetleń skeczu Neonów. Autorem scenariusza był Bronisław Komorowski, który napisał go wspólnie z Mateuszem Kijowskim. Konsultantem politycznym był Tomasz Lis. Aktorzy z Neonówki byli po prostu trzema najgorszymi aktorami dostępnymi na rynku, a podłączeni elektrodami do siedzeń widzowie byli zmuszeni do nerwowego śmiechu w zupełnie losowych momentach. Oszalina jestem! TVP bawiąc uczyło, a ucząc bawiło, więc by zrównoważyć lekkie i wesołe treści propagandy politycznej, w sierpniu postawiono na edukację. Macadamian Girl uzdrawiała raka, popłukując z miotką w gigantyczny kapsel. Przebywająca od 2 lat w sąsiedniej galaktyce Edyta Górniak klasycznie ostrzegała przed jaszczurami i wodą w butelce, a Zenek Martyniuk, jak przystało na gwiazdę, wypowiadał się o astronomii. W transmisji wszystko wyjaśnią eksperci, ale roje meteorów to także pozanaukowa magia. Spadająca gwiazda spełnia sny. I wszystko jest możliwe. W kontrze do czerwcowych, seksualizujących dzieci parad LGBT, w sierpniu spędzaliśmy czas na tradycyjnych dożynkach, dziękując za plony i płody, celebrując tradycyjny model rodziny. Pod koniec sierpnia złoty chłopiec polskiej wsi, wiceminister rolnictwa Norbert Kaczmarczyk, jak przystało na tradycyjnego rolnika, wziął tradycyjny ślub z traktorem za 1,5 miliona złotych, który dostał w prezencie od swojego wyglądającego jak zaginiony członek zespołu Zakopower brata. Wzruszające wideo z zaślubin wyglądało jak połączenie czołówki Dynastii i trailera kolejnej części Szybkich i Wściekłych. W wyniku ujawnienia płci traktora i taśmy z nocy poślubnej z Johnem Deerem, jak brzmiało prawdziwe imię ciągnika, wiceminister musiał podać się do dymisji. W ramach reakcji na to wszystko rząd opracował i wcielił w życie plan polegający na ustawieniu w kraju kosztujących po 250 000 złotych ławeczek, na których po przeczytaniu kilkunastopunktowego regulaminu można sobie było przysiąść, powiedzieć sobie ja pójść dalej szukać chrustu. Bo jeszcze nie do końca doczytałem tego regulaminu, to nie takie proste, więc resztę w domu przestudiuję.
Jednak to wszystko było niczym w porównaniu z aferami w innych krajach. Z obrzydzeniem patrzyliśmy w kierunku Finlandii, gdzie doszło do niebywałego skandalu. Nie dość, że ich premier był kobietą, to jeszcze poszła ona na imprezę z dziećmi, podczas której tańczyła. Na szczęście na koniec tego koszmarnego miesiąca, koszmarnego roku, pojawiły się jakieś pozytywne informacje. Dziś z rządu popłynęły same dobre informacje. Podwyżka za ogrzewanie i ciepłą wodę dla odbiorców indywidualnych nie będzie wyższa niż 40%. Wrzesień. Na konferencji Apple zaprezentowano nowe iPhony w szokujących dla nas cenach. Co? 6499 zł? Ale na szczęście wrzesień przywitał nas dla odmiany świetnymi informacjami. Okazało się, że możemy się nie przejmować wzrostem cen i inflacją, bo dzięki wspaniałej pracy wielu rządowych ekspertów i dyplomatów, Niemcy zapłacą nam 6 200 miliardów złotych reparacji, o których zapomnieliśmy na kilkadziesiąt lat, bo jakoś głupio było wcześniej zagadać i czas wojny z Rosją wydał się odpowiedni. Niemcy jednak odpowiedzieli, że... Media ujawniły, że w oficjalnym piśmie w sumie nie było żadnego żądania ani kwoty i z 12-zerowej liczby zostało tylko 0, a nam smartfony Xiaomi. Jesień mimo wszystko była piękna w tym roku. Postępujące ocieplenie klimatu zafundowało nam przepiękne obrazy i tylko z pierwszymi chłodniejszymi dniami przychodził mały niepokój, gdy w węglowej potędze, w kraju, w którym węgla miało nie zabraknąć przez 200 lat... Jeszcze na 200 lat. Jeszcze na 200 lat. Nagle wydarzeniem dnia stały się dostawy węgla z krajów, o których marzyliśmy jako wakacyjnych destynacji. W tym momencie właśnie trwa rozładunek tego węgla. Węgiel, który kupowaliśmy, miał konsystencję haszyszu. Ale w przeciwieństwie do haszyszu nie palił się, ani nie sprawiał, że dookoła robiło się przyjemnie. Płodne. Przecież co to jest, kurwa, za co płacisz 3,5 tysiąca złotych za tonę, pojebał wszystkich. Ogrzewanie domów było jednak przereklamowane. Nigdy nie odkręciłem ogrzewania zimą, bo ja lubię, jak jest zimno. Ja lubię ten chłód. Sytuację ratowali jedynie sportowcy. Lewandowski strzelał w Barcelonie raz za razem, Iga wgniatała w kort wszystkich po kolei, na Mistrzostwach Świata koszykarze zdobyli czwarte miejsce, siatkarze srebro, a i tak największe emocje dostarczała reprezentacja Ukrainy i jej niespodziewany kontratak w obwodzie charkowskim. Dzięki długo oczekiwanej ofensywie wykorzystującej sprzęt pancerny z krajów NATO, Ukraińcy odbili kilkaset miejscowości i prawie 6000 km2 terenu. Smutne wiadomości dobiegły do nas z Wielkiej Brytanii, gdzie zmarła aktorka grająca główną rolę w serialu Królowa. Fani serialu z całego świata zebrali się, by pożegnać swoją ulubienicę, ulice Londynu zalały najróżnorodniejsze gesty żałobne, a w ramach Solidarności będący od 3 lat europosłem Patryk Jaki zaczął składać pierwsze zdania w języku angielskim. Podniosły moment zakłóciła jednak decyzja Netflixa, który w związku z polityczną poprawnością i równouprawnieniem postanowił, że w kolejnym sezonie w rolę królowej wcieli się bogaty, biały mężczyzna, co nie było zbyt dobrze odebrane przez publiczność serialu. 17 września Polska za jedyne 2 miliardy złotych w końcu otrzymała dostęp do morza, co było dość zaskakujące dla osób, które dopiero co wróciły z Ustki i Kołobrzegu. I to nie chodzi, proszę Państwa, o to, czy tutaj będą mogły przepływać największe statki. Chodziło o to, także, by symbolicznie ta droga była otwarta. Zaskakujące było również to, że w oficjalnym otwarciu oficjalnie jeszcze nie gotowej inwestycji, oprócz specjalnie zaproszonego na tę okazję kapitana ducha Titanika, udział wziął arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, który został ukarany przez Watykan za tuszowanie pedofilii w kościele. Głódzia sprowadzono, by zatuszował fakt, że przez kanał mogą przepływać tylko niepełnowymiarowe statki, a statki większe będą przenoszone do portu w Elblągu. Alleluja i do przodu. 26 września operator lądowej sieci gazowej w Niemczech poinformował, że doszło do dużego spadku ciśnienia w gazociągu Nord Stream 2. Gazociągi Nord Stream zostały zniszczone przez bomby odpowiadające sile wybuchu 200 kg dynamitu, czyli połowie siły, z jaką wybuchła ostatnia szara komórka Radosława Sikorskiego, w wyniku czego opublikował tweet dziękujący Amerykanom za zniszczenie gazociągu. Wojna, kryzys gazowy, wybuchające gazociągi były jednak niczym w porównaniu z szokiem i zmieszaniem na arenie międzynarodowej, które spowodowała decyzja amerykańskiego koncernu, by w rolę syrenki Arielki osadzić czarną kobietę, co było oczywistym atakiem na tradycyjny model polskiej rodziny, w którym zakochana w księciu biała kobieta bez głosu poświęca się robieniu prania. Na pojechu całkiem zeszła. Mój mąż się ucieszy. Ariel. Październik.
Październik jest miesiącem, który ma pewne plusy, w którym można doszukiwać się nawet cech wybitnych, ale tak naprawdę to tylko przykrywka i nie możemy zapomnieć, że jest mędą, jakich mało. I byłoby w sumie nawet lepiej, jakby go nigdy nie było. Czyli zupełnie jak zmarły na początku miesiąca Jerzy Urban. Był on uznawany za symbol komunistycznej propagandy i cenzury. A ja mam to w dupie. 4 października Rada Federacji Rosyjskiej zatwierdziła aneksję zdobytych terenów, za którą zagłosować miało ponad 96% ukraińskich obywateli. Ukraińcy byli zachwyceni rosyjską kulturą, wprowadzonym ogromem zniszczeń i poziomem terroru, a nielicznych niezdecydowanych ostatecznie przekonywał przystawiony do tyłu głowy atrakcyjny karabin. Rosjanie zapomnieli w referendum spytać Ukraińców, czy ci nie chcieliby nie atakować kluczowej dla wojny infrastruktury, więc 4 dni później niepytani przyjechali w sam środek mostu krymskiego tak, że ze względu na popuszczony przez Rosjan na Krymie mocz, poziom Morza Czarnego podniósł się o 2 cm. Świat wstrzymał oddech, kiedy okazało się, że Lil Yachty, nie konsultując tego z nikim, spakował cały swój łok i zabrał go do Polski. Wkrótce okazało się, że w ramach tajemniczej transakcji cały łok wypił Krzysztof Rutkowski i ocieka nim do dziś. Krążące po kraju resztki łoka spowodowały serię zawirowań. W Krakowie przebrany za starszego pana, znany osioł ze Szreka, potrącił motocyklistę i próbował uciec z miejsca wypadku. W Katowicach 25-latek wszedł na teren zajezdni tramwajowej, wyjechał jednym z pojazdów i dotarł aż do Chorzowa. I była to najbardziej spektakularna próba ucieczki z kraju od czasów sprzedania króla Henryka III Walezego do Francji. A w Kerfurze wszyscy chcieli przelecieć Kerfusia. Z utęsknieniem patrzyliśmy więc w przeszłość, kiedy naszym jedynym zmartwieniem była za duża wilgotność. Wielka Woda, polska superprodukcja dokumentalna, ujawniała, jak koszmarne błędy architektoniczne patodeweloperów w latach 90. we Wrocławiu doprowadziły do katastrofy. Twórcy pokazali niepublikowane nigdzie wcześniej nagrania, pokazujące, że kamienice były z tektury i za pomocą nagrań z drona obalono tezę, że Wrocław jest dużym miastem. Jednak czegoś jeszcze bardziej imponującego dokonali twórcy filmu o Marilyn Monroe, którym dzięki najnowocześniejszej technologii umożliwiającej wróżenie z fusów udało się zrekonstruować, co mówił płód Marilyn Monroe. I tu również pojawia się polski wątek. Głosu płodowi użyczyło polskie złote dziecko, Daniel Obajtek. Który wyjaśnił, że dzięki przyjaciołom w rządzie udało się zbudować wypełnioną benzyną z Orlenu syntetyczną macicę, w której leżał 6 miesięcy i przygotowywał się do roli. Tajny projekt nosił nazwę Beata Szydło. W NBA zadebiutował Jeremy Sochan. Pięknym gestem młodego zawodnika była decyzja, że do czasu wykonania postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazującego zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w ramach protestu będzie rzucał do kosza jedną ręką i krzyczał przy każdym wsadzie "Konstytucja". Był to symboliczny hołd dla dorobku największych gwiazd Chicago Bulls, Bronisława Komorowskiego i Lecha Wałęsy. Niepokojące głosy dotarły ze świata nauki. Inżynier Google'a stwierdził, że sztuczna inteligencja, nad którą pracuje, zyskała świadomość i zaalarmował media. Program został natychmiast wyłączony po tym, jak na oczach milionów przejął kontrolę nad ciałem Sebastiana Kalety. Ręką i rzekła tym diabelskim głosem: ja jest lewaczka podła. Kaleta na te słowa pochylił się i ciała połową wygięty naprzód stanął zwis na jednej nodze, jak głaz lecący z góry zatrzymany w drodze. Listopad. Przybyła do Polski w offsecie wraz z amerykańskimi dostawami wyrzutni Patriot tradycja Halloween zadomowiła się na dobre. Na świecie największą kreatywnością wykazała się supermodelka Heidi Klum, która tym razem przebrała się za robaka. Wymyślenie i przygotowanie stroju zajęło jej 2 lata. Co ciekawe, na bardzo podobny pomysł wpadł u nas Robert Bąkiewicz. Jak zdradził, przygotowanie odrażającego stroju obsizgłego robala ze wszystkimi detalami zajęło mu kilka lat, ale efekt był wart pracy. Bąkiewicz strój testował na ulicach Warszawy i bardzo zależało mu, żeby przebranie zachować w tajemnicy. Może pan tego pana zabrać? Ale to jest zgromadzenie publiczne, przepraszam. Ale pan sobie nie życzy, że pan brał udział w tym zgromadzeniu. Ale co, jak? Nie rozumiem. Normalnie, nie życzy sobie i tyle. Co pan nie rozumie? A potem wystąpił w nim dumnie na Marszu Niepodległości. 11 listopada Andrzej Duda medalem niepodległości odznaczył braci Golec, którzy od 100 lat dudniąc w trąbę bronią granic kraju przed złymi mocami.
oraz zapowiedział, że za rok Złoty Krzyż Zasługi otrzyma Sebastian Karpiel-Bułecka, który pierwszy odważył się nadziać bułkę karpiem, czym przyczynił się do wynalezienia słynnego fiszmaka. Świętowali również Ukraińcy, którzy w ramach ofensywy na południu odbili 300-tysięczny Cherson. W błyskawicznie przeprowadzonym referendum ponad 96% rosyjskich okupantów zagłosowało za odwrotem i ucieczką na drugą stronę Dniepru. Znani z kradzieży Rosjanie, uciekając, tradycyjnie kradli obrazy z galerii sztuki, antyki z muzeów, historyczne rękopisy z bibliotek, lecz tym razem ukradli również z zoo shopa. W międzyczasie w Ministerstwie Aktywów Państwowych w ramach reakcji na tweety ministra kosztujące państwowe spółki miliony złotych zbudowano najnowocześniejszy antypodsłuchowy gabinet w kraju. Z nowego pokoju ministra ma się nic nie wydostać na zewnątrz i jak na razie jest to najlepszy pomysł rządu na ograniczenie działalności Jacka Sasina oraz wyraźny sygnał dla wrogów Polski, że pokój może zostać otwarty w każdej chwili. Pomieszczenie wyposażono również w specjalne okienko umożliwiające Antoniemu Macierewiczowi pobieranie dla ambasady Rosji wrażliwych dokumentów bez wysiadania z auta. Marka Belvedere opublikowała w listopadzie reklamę, w której wystąpił Daniel Craig. Wyreżyserowany przez Taititi Waikiki spot przedstawia alternatywną historię 58-letniego Karola Wojtyły, który w ostatnim momencie jednak nie decyduje się zostać papieżem. Opuszcza stan kapłański i rzuca się w wir nocnego życia w Krakowie. Po 2 tygodniach bez snu Wojtyła orientuje się, że w sumie może robić wszystko dokładnie to samo w Watykanie i historia wraca na właściwe tory. Jarosław Kaczyński podczas swojego tournée po Polsce powiedział, że częste dawanie w szyję może być przyczyną mniejszej dzietności polskich kobiet. I był to gwóźdź do trumny PiSu, na który wszyscy czekaliśmy. Natychmiast ruszyła lawina celnych podpowiedzi. Fantastycznych politycznych komentarzy w bok. O, ciekawe założenie, panie senatorze. A może podałby pan jakieś źródło? Trafnych analiz. Swego czasu dużo książek o Hitlerze. Nie porównuję Kaczyńskiego do Hitlera, ale to jest ten sam mechanizm. Musicie zobaczyć przepiękną ripostę premiera Leszka Millera, która podbija internet. Może pan prezes wysnuwa takie obserwacje, patrząc na swoje koleżanki partyjne. I jak wam się podobała wypowiedź premiera Leszka Millera? Napiszcie w komentarzach. Z celnych działań marketingowych, jak ta zaskakująco duża wszywka porywających piosenek, dawać w szyję chcę, i niezawodnych kabaretów. Dziki w lesie ziemniaków nie mają, bo baby w szyję dają, baby w szyję dają. Dzięki skupieniu na temacie mediów, twórców i publiki, PiS nasz zawsze stracił swój elektorat. Halo? Jak to wzrosło poparcie? Ale te piosenki były takie śmieszne. Trochę nie mieliśmy już słów na to, co się dookoła wyprawia, jednak nagle w naszej kulturze, w konsekwencji podwalin stworzonych przez Czesława Miłosza, Olgę Tokarczuk i Malika Montanę, pojawiło się zdanie, fraza, tak perfekcyjna stylistycznie, tak pojemna znaczeniowo, że przejęła nasz socjolekt i mogliśmy nią opowiedzieć wszystko. I tak też przez cały miesiąc robiliśmy. Inflacja wyniosła 17,4%. Ziemia przekroczyła 8 miliardów ludzi. Prezeska PZU i jej zastępcy wpłacili po 45 tysięcy złotych na konto PiS. Jestem Alan Kwieciński i mam iloraz inteligencji zamrożonego w pudełku po margarynie Kopru, a mimo to zarabiam na tym więcej niż 90% naszego społeczeństwa. Niecałe 10 kilometrów od granicy z Ukrainą spadły szczątki rakiety, zabijając 2 mężczyzn. Pierwsze informacje powołujące się na amerykański wywiad mówiły, że rakieta była rosyjska. Tomasz Lis, powołując się na Romana Giertycha, a Roman Giertych na Tomasza Lisa, ustalili, że zbombardował nas Kaczyński. Nad ranem wątpliwości rozwiał Joe Biden, stwierdzając, że to szczątki antyrakietowej obrony ukraińskiej. A dla pewności Andrzej Duda przez prawie 8 minut rozmawiał o tym przez telefon z rosyjskimi pranksterami, którzy udawali Emmanuela Macrona. That's you, Andrzej Duda speaking. Grudzień. Mistrzostwa świata w Katarze były jak wesele bardzo bogatego kuzyna. Daleko, w złym terminie, zorganizowanie go wymagało śmierci setek podwykonawców, dziwni ludzie dookoła, ale i tak w sumie było fajnie. Na papierze wszystko się zgadzało. Lewandowski w formie kilku innych świetnych piłkarzy, no i trener z doświadczeniem w turniejach, w których pieniądze są ważniejsze niż piłka. Byliśmy nastawieni na sukces jak nigdy i przygotowani jak zawsze. Stadion Narodowy miał awarię i mecz przygotowawczy musiał się odbyć gdzie indziej. Ochroniarz Lewandowskiego z PZPN okazał się neonazistą, a Czesław Michniewicz na tablicy umiał rysować jedynie proste linie.
Oglądanie meczy grupowych Polaków było torturą, na którą nie zasłużyliśmy i musieliśmy robić wszystko, by nie zwymiotować. Nasza gra przypominała grę uwięzionych w ciałach młodych mężczyzn przerażonych kilkuletnich dzieci, które muszą wymienić między sobą 3 celne podania, aby zostały uwolnione. Jednak wiedzą, że im się to nigdy nie uda. Jak się później okazało, celem nie było uwolnienie duszy, a 30 milionów złotych, które przed wyjazdem bez konsultacji z nikim obiecał im premier Morawiecki. W momencie, kiedy pan premier nas odwiedził, przechadzał się po sali, siadał do każdego stolika, gdzie byli zawodnicy, euro, jakieś inne waluty i tak dalej. W ramach świętowania sukcesu piłkarze wylądowali na wojskowej części lotniska, ignorując dzieci i dziennikarzy, dokładnie tak, jak ignorowali napastników w swoim polu karnym. Tutaj 3 godziny czekałem, no a jakoś nie wyszło. Niewątpliwym sukcesem był jednak występ w finale od lat szanowanego w Polsce Szymona Marciniaka. Marciniak, ty Łukaszu, grudzień to wyjątkowy czas świątecznych przygotowań, wyciszenia i spędzania czasu z rodziną. Ale to również idealny moment, by wbrew temu, że prawo nie działa wstecz, uchwalić ustawę, która działa wstecz. I zaniechuje ścigania za przekazanie przez samorządy danych wyborców w związku z kopertowymi wyborami Sasina, z którymi wszystko było zgodne z prawem, więc taka ustawa nawet nie jest konieczna. Oraz by powołać znanego finansistę, eksperta ekonomii Jacka Kurskiego na zastępcę dyrektora wykonawczego szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Banku Światowym w Waszyngtonie. Trudne czasy wymagają ludzi, którzy są gotowi oddać wiele dla wspólnej sprawy. Lub po prostu odpalić w swoim gabinecie przeciwpancerny granatnik i próbować to ukryć, jak zrobił to komendant główny policji. Czy on uważa, że ten granatnik mógł być ustylizowany na przykład na butelkę alkoholu? Przepraszam pani do pierwszych delikatesów i zobaczyć, jak to ustylizowane są różne rzeczy na gaśnicę, na granaty, także to jest powszechne. Zamiast festiwalu świąt, grudzień był jednym wielkim festiwalem cringe'u, od którego odechciewało się wszystkiego. To mój czas i dobrze jest mi tu. Cię Masza, ona chyba nie chce się bić już. Ej! Czarnek. I co? Łysocik? Ale byłeś, widziałeś, co ja mam tutaj opowiadać więcej? Coś ze mnie durnia zrobić. Panie komendancie, co się stało? Ale Essa dzisiaj spotkała. Ale Essa spotkanie! Macie Essę? Ja będę miała, jak odsuniemy PiS od władzy. Piotr Kaczyńskim czy tygodniowa głodówka? Nie, głodówka. Już nie mieliśmy siły tego oglądać i chcieliśmy po prostu zakończyć rok spokojnie. Kiedy byliśmy już naprawdę blisko i naszym jedynym zmartwieniem była wymiana Żabców przed końcem roku i żeby przypadkiem naszego upadku nie sfilmowała TVP, otrzymaliśmy cios w plecy. I okazało się, że na Sylwestrze Marzeń nie wystąpi Messi. Ale wtedy, gdy denerwowaliśmy się, że TVP płaci $1 000 000 za Black Eyed Peas, okazało się, że ich występ to tylko podpucha i w dniu śmierci ex-papieża Zakopane stało się światowym centrum homopropagandy. Wszystko było tak, jak umówione na najwyższym poziomie, włącznie z każdym elementem stroju i... Co za pojebany rok. Co za pojebany kraj. Ale i tak wiemy, że za rok będzie gorzej.